Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Twoja siostra, przewodniczka i wsparcie na drodze do cielesności, kobiecości, do korzystania z cielesnego potencjału, do ułożenia się ze swoimi emocjami, do dobrego nawigowania po swoich relacjach i do spójności ze sobą. Jeżeli moje treści z tobą rezonują, super ekstra, bardzo się cieszę, że tu jesteś, że tu wracasz albo że właśnie tu trafiasz. Jeżeli czujesz, że chciałabyś bądź chciałbyś skonsultować się ze mną i mogłabym Ci pomóc na Twojej drodze, link do zablokowania spotkania jest w opisie filmu, a ja w tym wideo przechodzę do bardzo pięknej, naprawdę super ekstra mojej osobistej listy związanej z tym, jakie narzędzia transformujące rozwojowe są naprawdę ultra mega przydatne. Oczywiście jest to subiektywne, ale być może komuś z Was też pomoże. Tak więc przejdźmy do odcinka. Rozwój jest drogą taką długą i krętą i nie kończy się nigdy, więc nie ma czegoś takiego jak mam problem, rozwiązuję problem i nie ma problemu i jest super ekstra. Nie, to jest raczej robię się coraz lepsza i coraz lepsza i coraz lepsza i coraz lepsza w przechodzeniu poprzez te same stany emocjonalne. I pamiętajcie, możemy czuć emocje, które są naprawdę obciążające, nieprzyjemne, duże i zalewające w danym kontekście, który przedłuża się i po prostu nas jakoś dobija. Na przykład możemy się naprawdę martwić o to, że mamy mało kasy. Byłam osobą, która miała potężne długi i zmartwienie, codzienne zmartwienie. No towarzyszyło mi naprawdę bardzo, bardzo intensywnie. I ja pamiętam ten czas, to było takie coś, że naprawdę nikomu tego nie życzę. Niemniej zmartwienie, gdy naprawdę nie ma się żadnej kasy i zastanawia się tak naprawdę, będę dziś jeść czy nie, to zmartwienie w takim kontekście jest tożsame z poczuciem zmartwienia, w co zainwestuję te obecne zasoby. I jakby mam tu na myśli to, że martwić będziemy się zarówno w takim kontekście, jak i w takim. Ale to, na co warto zwrócić uwagę, to właśnie ta sytuacja, ten kontekst, który jest wokół tego zmartwienia. Bo ten trud, to zmartwienie, ten stres, te napięcia, one po prostu będą. Sęk w tym, że wybierając rozwój i wspomagając się w rozwoju odpowiednimi narzędziami, to my możemy wybierać konteksty, w których będziemy to czuć. I to jest zupełnie co innego wtedy. Dlatego rozwój jest taki ważny. A narzędzia, które w tym pomagają? No cóż, powiem z mojej własnej historii i jeżeli komuś spodoba się to, co mówię i uzna, że też tak chce, świetnie, bierzcie i po prostu przyswajajcie dla siebie, bierzcie jako swoje. Pierwszym i takim, myślę, że najważniejszym punktem, jaki trzeba sobie pokryć na drodze do rozwoju, w moim odczuciu, nadal to jest lista subiektywna, to jest terapia, tradycyjna terapia, gdzie szukamy sobie osoby, terapeuty bądź terapeutki, która to osoba będzie miała rzeczywiście odpowiednie i wykształcenie, i narzędzia, i podejście. I my będziemy się przy tej osobie czuć i bezpiecznie, i ufnie, że będzie nam się łatwo otworzyć i porozmawiać o rzeczach, które dotykają bardzo bolesnych kwestii. Terapeuta to jest taki człowiek, który pomaga nam nazwać to, co się dzieje. Dać nam jakąś wskazówkę bądź radę, co z tym ewentualnie zrobić, zasugerować, zaprosić do tego. To nie jest osoba, która ma nam narzucić rozwiązania, a broń Boże już ocenić i osądzić. Więc wybór terapeuty jest bardzo ważny. I warto skorzystać, bo często terapeuci tak robią, z darmowej konsultacji, gdzie poczujecie się wzajemnie. Bądź po prostu potestować i sprawdzić pośród kilku różnych ludzi, jak ja się czuję przy tej osobie. Czy jest mi bezpiecznie, czy jest mi ufnie, czy na koniec czuję zarówno taką mieszankę poczucia zaopiekowaną, poczucia wsparcia, poczucia, że byłam wysłuchana, ale też poczucia, jestem zmotywowana, żeby na następne spotkanie wrócić z opowieścią, jak sobie poradziłam z tym czymś, co przechodzę teraz. Bo uwaga, jeśli terapia polega na tym, to jest bardzo ważne, że idziesz na takie spotkanie i po prostu czujesz się lepiej. Tylko czujesz się lepiej, tak? Po prostu czujesz się, jakby, że ciężar schodzi, ale w efekcie, w twoim otoczeniu i w sytuacjach, które przeżywasz, nic się nie zmienia. To trzeba się zastanowić, bo być może wówczas trzeba albo zmienić terapeutę, albo zacząć robić to, co w terapii jest sugerowane, żeby zacząć robić. Bo jeżeli nabieramy mocy i siły, żeby trwać w tym, co jest,
to tak naprawdę terapia jest w tym momencie po prostu używką, pomagającą przejść przez to, żeby nie mierzyć się z tym, co jest konieczne do przejścia. Więc wyczulam na to. I warto po prostu o tym pamiętać, warto to wdrożyć. Terapia to jedno i równolegle można też sobie pomóc różnymi innymi metodami. Dla mnie drugi ważny punkt, medytacja. Medytacja to jest moja codzienność, to jest moja rutyna. Nie ma takiego dnia, żebym nie przekierowała mojego umysłu w stronę pracy na falach alfa, żebym się wyciszyła i żebym też w codziennych czynnościach włączała umiejętność medytacji. Bo to jest to coś, co sprowadza do tu i teraz. To jest to coś, co sprowadza do czucia siebie, wsłuchania w siebie, wsłuchania tych barometrów wewnętrznych, jakimi są emocje. Bo emocje powiedzą dokładnie i nigdy nie skłamią, czy ja czuję satysfakcję, czy jestem dumna z moich poczynań, czy tak jak teraz jest, to mogłoby trwać do końca mojego życia, a ja czułabym się zadowolona. Czy moje wybory są zgodne z moimi wartościami i to, jeśli czuję się teraz nieprzyjemnie, jest tylko chwilą takiego koniecznego momentu inwestycji w coś, co jest naprawdę wynagradzające z drugiej strony. I medytacja pomaga wczuć się w siebie, pomaga jakby zaprzyjaźnić się z każdym aspektem siebie, zaakceptować go, też te mało przyjemne części, razem z tymi częściami, które są oparte na przykład na zawiści, na gniewie, na złości, na zazdrości, na przeróżnych aspektach, które nie są przyjemne i nie są fajne do przechodzenia, ale niosą ze sobą informację, która wzbogaca, która niesie coś dobrego tak finalnie. Ostatecznie nie chodzi o to, żeby nie czuć smutku albo nie czuć wkurwu nawet, tylko żeby posłuchać, co ten smutek, co ta nienawiść ma do powiedzenia. Jeśli wczułam się w mój smutek, to najczęściej czuję, że o, właśnie dobiega do mnie coś takiego, co wcześniej było przeze mnie niezauważone i w przeszłości nieobjęte wdzięcznością. Nieobjęte takim czymś, co mogłoby pokazać, że mogę się tym cieszyć, że jest w tym wartość. I teraz mój smutek mówi mi, ej, zwróć na to uwagę, bo wtedy nie zwróciłaś. Mój smutek jakby retrospektywnie woła mnie do tego, żebym zauważyła coś, co pominęłam. Mój gniew na przykład zwraca mi uwagę na to, że ej, jest coś lub ktoś, może w tobie, może w kimś innym, kto nadusza twoją granicę. Jeżeli ktoś nadusza twoją granicę, zaznacz ją, ale też podziękuj tej osobie, że ją ci pokazuje, bo być może nie byłaś jej świadoma. Jeśli to ty jesteś wściekła na siebie i dotykasz swojej granicy, to dotykasz jej od wewnątrz i to pewnie dlatego, że dobijasz do własnego ograniczenia, na które już jesteś za duża i warto je pożegnać. I dlatego jesteś sfrustrowana i dlatego cię boli i wkurza. Ale tak czy inaczej, podziękuj sobie za to, bo widzisz więcej świadomości w sobie. Medytacje pomagają właśnie w tym. Trzecim przepięknym narzędziem, które stosuję i które też jest bardzo ważnym elementem moich procesów, które oferuję moim klientom, to jest autohipnoza i hipnoza. Dla klientów hipnoza, dla mnie autohipnoza. Hipnoza jest naprawdę rewelacyjnym narzędziem. Ja operuję na metodzie, która nazywa się RTT, Rapid Transformational Therapy. Jestem praktykiem hipnoterapii RTT i szkoliłam się przy Marisie Peer, która jest twórczynią tej metody i do mnie niezwykle pociągnęła ta metoda. W najgorszym momencie mojego życia w spamie znalazłam informację o webinarze Marisy Peer i ten webinar zmienił moje życie dosłownie i zapragnęłam również umieć coś takiego i dzielić się czymś takim, więc zainwestowałam w ogromny proces szkolenia się i nabywania umiejętności w tejże dziedzinie i dzisiaj ona jest podstawą moich głębokich procesów z klientami. Daje niezwykły wgląd w siebie. W hipnozie jak nigdzie indziej, nie ma ściemy. Hipnoza to nie jest odcięcie, to nie jest trans, z którego nie ma powrotu i to nie jest jakaś otwartość na sugestywność i na sprzedawanie jakichś podłych informacji w sobie, żeby je zakorzenić. Ani nie jest to też narzędzie manipulacyjne. Nie, jeśli używane jest dobrze. Oczywiście, takie narzędzia mogą być używane w bardzo wstrętny sposób. I no cóż, marketingowcy, reklamodawcy i ludzie, którzy próbują nam wciskać coś, co jest podłe i nas ogranicza, sabotuje, spowalnia, oni robią to. Oni to właśnie robią. Ale tak jak każde narzędzie, tak i hipnoza może być albo czymś, co cię zbuduje, albo czymś, co cię ograniczy. Ja używam tego narzędzia właśnie w procesach, w których dochodzę do siebie,
w których mogę znaleźć moment, chwilę, sytuację, doświadczenie, w którym coś, co na ten moment już mi przeszkadza, rozpoczęło swój bieg. I mogę to też z gracją pożegnać. I nic tak głęboko nie pokazało mi, jak na przykład się czułam, gdy miałam rok, dwa, trzy. I co wtedy zalewało mnie, jako maleńką dziewczynkę, która poczuła, że jakaś jej potrzeba nie jest spełniona. Albo doświadcza jakiejś krzywdy i zaczyna czuć, że musi być silna, niezależna i musi robić coś takiego, żeby zasłużyć sobie na miłość. Nic tak jak to narzędzie nie dało mi tak głębokich wglądów w to i też możliwości jednocześnie w ciągu naprawdę bardzo krótkiego czasu, żebym to ja zaopiekowała się tą dziewczynką. Ja weszła w rolę mamy i taty. I uwielbiam ten proces, ponieważ jest naprawdę niezwykły i terapeutów RTT na świecie kilku jest, więc można sobie ich znaleźć i można też używać innych rodzajów metod opartych na hipnozie, żeby sobie pomóc. Znowu, jeśli to jest coś, co z tobą rezonuje, super, to weź to dla siebie i spróbuj po prostu. Jeśli to z tobą nie gra specjalnie, bo nie jest to dla ciebie komfortowe, to jest całkowicie okej. Tak jak wspomniałam i powtórzę znowu, to jest mój subiektywny, można tak powiedzieć? Pewnie można. To jest moja lista, subiektywne spojrzenie i mi to działa i mi to po prostu smakuje. Kolejnym aspektem? Coś, co mi bardzo wiele dało w ostatnich latach, to jest odczyt Human Design. Human Design to jest taka dyscyplina, która, no, powiem to tylko i wyłącznie z punktu widzenia odbiorczyni tego podejścia, tej dyscypliny, bo ja naprawdę niewiele wiem na temat i pochodzenia, i twórcy, i tego, jak to dokładnie działa, ale ta świadomość, co było tym momentem w układzie planetarnym, w energii, w tym wszystkim, co otaczało mnie w momencie, gdy przyszłam na świat i jak to na mnie oddziałuje, co we mnie aktywowało, a co pozostawia jakby rejonem we mnie, w którym doświadczam, w którym się uczę dopiero. To było bardzo wzbogacające. Jest coś takiego w tej dyscyplinie, że mówi dosłownie, jak jest z tobą, co w tobie jest prawdziwe, co jest twoim naturalnym ustawieniem. I dzięki temu jest naprawdę łatwiej z tym pracować. I na przykład zawsze czułam przez całe moje życie, że ja jestem naprawdę ultra intuicyjna i że moje ciało odbiera naprawdę bardzo dużo sygnałów i ja dokładnie wiem, co się dzieje, tylko nie wiem skąd i nie wiem dlaczego. I odczyt Human Design rzeczywiście mi to potwierdził. Okazuje się, że jestem ultra zdefiniowana w tak zwanym centrum sakralnym, centrum korzenia i centrum śledziony i dlatego mam naprawdę dobrze osadzone informacje w moim ciele, świetnie je odbieram poprzez moje ciało i jakby wyczuwam ludzi, zanim oni się czują. I jestem bardzo szczęśliwa z powodu tego, że jakby to po prostu potwierdziło to coś, co czułam o sobie. A było przeze mnie wyparte wskutek uwarunkowania i wychowania, w jakim byłam. I teraz już jako dojrzała kobieta, która też pomaga innym, sama mogę sobie pomóc tym, że po prostu kurczę. Ja jednak wiedziałam, ja jednak to czułam. Ten proces i informacje związane z Human Design pomogły mi też w mojej relacji z moim ukochanym, bo jakby widząc jego odczyt i to, jak jakby my dwoje kreujemy nasz związek, który jest taką jakby osobną istotą, jak nasz związek kreuje nas i czego on od nas potrzebuje, żeby był właśnie takim niemuśny i soczysty, jak bardzo lubię, żeby on był. I to jest naprawdę bardzo fajne i uważam, że jest to coś bardzo wzbogacającego poza procesami terapeutycznymi, poza mentoringami, coachingami, poza własnymi zobowiązaniami. Daje to jeszcze taki wgląd w taki trochę ezoteryczny, duchowy aspekt, ale który też dodaje nowych takich poziomów do rozważań. W moim odczuciu bardzo wzbogacających, bardzo dodających nowej energii, takiego powiewu czegoś pięknego w tym. Mój mąż i ja naprawdę na tym skorzystaliśmy. Dla mnie to było bardzo piękne widzieć właśnie, co w zasadzie się działo w czasie, gdy przychodziłam na świat. Jak to mnie ukształtowało. Co ja w zasadzie w sobie mam zdefiniowanego, co jest niezdefiniowane we mnie. Bardzo polecam odczyt z Human Design. Numer 5 to ustawienia hellingerowskie, ustawienia systemowe. Dla mnie było to bardzo ciekawe doświadczenie. Od czasu do czasu, co paręnaście miesięcy, po prostu zdarza mi się jeździć na takie warsztaty bądź wykupić sobie sesję face to face z terapeutą ustawieniowym i powiem tak, zawsze potwierdza to coś, w co wierzę. My możemy
nie znać osoby, nie wiedzieć o niej nic, nie mówić z nią. Ale jest jakiś aspekt nas, który już ją czuje. I czuje ją lepiej czasami, niż ona sama się czuje. I to jest bardzo ciekawe. I procesy ustawieniowe, one pokazują bardzo wyraziście, co jest w tak zwanym polu. Co wpłynęło z mojego rodu na mnie, co ja niosę jeszcze z mojego rodu. I dało mi bardzo piękny rodzaj uwolnienia, bo o ile pewne traumy pokoleniowe, pewne rzeczy, które wpłynęły na mnie dzisiejszą czy dawniejszą, a którą niosłam jako obciążenie wskutek niesienia traumy pokoleniowej, o ile mogłam to odpuścić, to mogłam też wzrosnąć do tego, by przyjąć jednocześnie, że z moimi przodkami szedł też niesamowity potencjał. I wskutek właśnie procesów ustawieniowych doszły do mnie naprawdę piękne refleksje. Refleksja pod tytułem: ja mam w moim ciele i w mojej energii wszystkie niespełnione rozkosze tych ludzi, którzy kiedykolwiek się spotkali i połączyli. Którzy sprawili, że potem powstali kolejni, którzy się spotkali i połączyli. I którzy pokolenia do przodu w końcu stworzyli moich dziadków, w końcu moich rodziców i wreszcie mnie. Ja noszę w sobie ten cały niespełniony potencjał. Ja, żyjąc, mogę go realizować, więc mogę go przyjąć. Jednocześnie z szacunkiem i wdzięcznością oddając moim przodkom i przodkiniom to, co było ich. To, co oni przeżyli. I w imię miłości do mnie samej i miłości do nich realizować to, co oni by chcieli, żebym realizowała poprzez to, co mi dali i jak utorowali dla mnie samej i dla pokoleń następnych to życie, które może być po prostu lżejsze. Ostatecznie, i to też jest piękna refleksja, która do mnie przyszła po ustawieniach, moje problemy, moje zmagania, moje wyzwania to są ich marzenia. I dla mnie jest to bardzo uwalniające i ociepla mi tak po prostu w klacie, kiedy o tym myślę. Więc jeżeli czujecie, że ten aspekt z wami jakby rezonuje i gra, to spróbujcie. Jedyne, do czego zachęcam, uważajcie na wybór terapeuty ustawieniowego. Ja trafiłam na naprawdę wspaniałe osoby i jeśli chodzi o procesy, o których wspominałam by the way, to w opisie filmu będą też odnośniki do tych osób, które bardzo polecam. No ale trafiłam też na osoby, które tylko w tej dziedzinie ustawień hellingerowskich, cichych ustawień, tylko tam, trafiłam na osoby, które no nie robiły za dobrej roboty i czułam, że jakby w pewien sposób, no, a ponieważ znowu jestem bardzo zespojona z moją intuicją i z tym, co mówi moje ciało, tam było nadużycie, więc ja przerywałam ten proces i no było mi przykro, ale generalnie wolałam iść ze sobą. Bo w środowiskach takich rzeczywiście dochodzi czasami do nadużyć. I w ogóle trzeba mieć na uwadze, że środowiska rozwojowe i terapeutyczne, te właśnie, które mają duchowość w ogóle jako taki jeden z najważniejszych aspektów, tam jest dużo ludzi, którzy no powiedzmy, że nie twoje najwyższe dobro mają na uwadze, a swoje. Bądź po prostu żerują na kimś. Naprawdę trzeba mieć to na uwadze. Dlatego bardzo zachęcam właśnie, tak jak w wyborze terapeuty, do tego, żeby pobyć najpierw z tą osobą i zobaczyć, czy czujesz się ufnie i bezpiecznie. Czy czujesz, że możesz się tam otworzyć. Jeśli tak, spróbuj. A jeśli na jakimś etapie, na jakimkolwiek etapie poczujesz jakiegoś rodzaju nadużycie, to nie jest ta osoba i warto posłuchać swojego gut feeling, swojej intuicji. I ostatnim z elementów, numer 6, mój ulubiony, mój najwspanialszy, number one, codzienny zresztą, to jest seks. Seks jest dla mnie czymś takim, co jest zarówno wielkim, cudownym, transformującym, takim przestrzennym ołtarzem, na którym wchodzę ja, wchodzę moja osobowość, moja historia, moje doświadczenie, mój potencjał, wszystkie aspekty mnie i spala się to, co już mi nie służy. I wzmacnia się to, co jest takim moim obecnym, najważniejszym potencjałem do zrealizowania. Ja się tu koję, ja tutaj wzrastam, ja tu nabieram potęgi, ja tu jestem kobietą, ja tu mogę obcować z moją męskością. Z męskością, którą uwielbiam projektować na mojego mężczyznę. Z męskością, którą on w sobie ma i gdzie on ma kontakt ze swoją kobiecością poprzez mnie. W rozkoszy i w takich przyjemnościach. We łzach, które po prostu czasami płyną po moich policzkach właśnie dlatego, że jest mi tak nie tylko ultra przyjemnie, ale też tak uwalniająco. Seks to nie tylko dwoje
ludzi, którzy penetrują się wzajemnie fizycznie. Seks to jest przestrzeń, która trwa i która się niesie. Sama relacja jest grą wstępną. To jest unia, to jest niezwykły taniec kilku aspektów naraz. Przede wszystkim tych składających się na żeńskość, tych składających się na męskość. I one się wzajemnie przenikają, one się mieszają ze sobą. I to jest niezwykły rodzaj połączenia. I my wszyscy, jako jednostki, mamy te różne aspekty w sobie. A jako ludzie, którzy już łączą się w parę i możemy doświadczać ich w innej osobie i poprzez inną osobę, to tylko wzbogaca i dodaje do miłości. Miłość jest tym czymś, co jest moim największym takim... No jest moją największą wartością, w którą inwestuję najwięcej energii. Miłość, prawda i piękno i rozwój to są te właśnie aspekty, które są moimi. I to jest to coś, co kładę naprawdę na piedestale. Ja wiem, że realizując właśnie siebie poprzez te wszystkie wartości, to spajam się ze sobą. I w seksualności, i kobiecości, i w moim ciele czuję, jak to nie tylko mnie wzbogaca, ale i uwalnia. Seks solo to również seks. Masturbacja to może być samomiłość. Medytacja to może być połączenie z rozkoszą. Samo spojrzenie na kogoś może być już wymianą energii, która penetruje wzajemnie. Dla mnie jest to bardzo szerokie pojęcie i oznacza nie tylko sam seksualny, właśnie ten cielesny aspekt. Jest znacznie szersze. I ufam właśnie, że już sama komunikacja z drugim człowiekiem może być właśnie czymś takim. Bo jeżeli z aktu komunikacji dwie strony wychodzą inne, to doszło do jakiejś alchemii. I tym sposobem lubię myśleć o tym, że w jakiś energetyczny, emocjonalny sposób seks jest tym czymś, co uprawiam z wieloma osobami, ale właśnie dlatego, że ja w nich widzę siebie, a oni widzą siebie we mnie. Jest to bardzo takie ciekawe, może ezoteryczne, może dziwne dla niektórych, kiedy to mówię, ale buduje bliskość, bezpieczeństwo, zaufanie i takie bezpieczne, bardzo przyjemne położenie, w którym można się rozwijać. I to jest to coś, czym służę. To są jakości we mnie, które moi klienci, moje klientki bardzo doceniają i których też doszukują w sobie. No bo prawda jest taka, że jeżeli widzisz we mnie coś takiego, co w jakiś sposób cię dotyka i czujesz, że to jest inspirujące, to jest nic innego jak ty sam lub ty sama. I doświadczasz tego poprzez mnie po prostu. Ale to jest aspekt ciebie, który chce się rozwinąć. I szukając takich treści jak moje, on się dobija do ciebie, typu ej, wypuść mnie. Dopuść mnie do głosu. W każdym razie, to wideo kończę właśnie na tym. I dajcie znać w komentarzach, co jest waszą ulubioną praktyką. Co jest tym czymś, co mogłabym zawrzeć jeszcze. No bo oczywiście nie wspomniałam o innych rzeczach, które są naprawdę cudowne i uwalniające. Jak taniec, jak breathwork, jak wizualizacje, jak interpretacje snów. Ja to wszystko też robię dla siebie. Niemniej w tych, które wymieniłam wcześniej, to były te główne, które czuję, że są najważniejsze. No ale dajcie znać, co myślicie i życzę wam, jak zawsze, miłości, soczystości i do usłyszenia, do zobaczenia.